Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski. U ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego, chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja rabbi? Odpowiedział mu: Tak, ty. Oto słowo Pańskie. Przyjdzie umiłowany Panie, Boże nasz, Duchu Święty i przez serce Maryi, Matki wiernej miłości, przez serce Twojej Oblubnicy, umiłowanej, wstępuj na nas teraz i zawsze w nas przebywaj, Duchu Święty, abyśmy zawsze Patrywali się Chrystusa ukrzyżowanego Zmartwychwstałego, abyśmy byli Mu wierni w małych i wielkich sprawach, abyśmy z Nim przeżywali wieczystą Paschę miłości w niebie, przeżywając ją również na ziemi. Maryjo pobłogosław Twoje dzieci, które pragną być przy Twoim Synu teraz, szczególnie w tych dniach, w czasie też modlitw, nauk. Szala Maria, wesoma i wacham i wachamala. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o dwóch sprawach. O zdradzie Judasza, o której słyszeliśmy też wczoraj w Ewangelii. I o przygotowaniu paschy i o tym, że ona już była przeżywana przez a, przez apostołów razem ze swoim mistrzem, nauczycielem. Judasz to ten, który zdradził najpierw w sercu swojego mistrza. Wiedział, że arcykapłani, uczeni w piśmie postanowili Pana Jezusa zgładzić. Przecież Doskonale o tym wiedzieli także wszyscy. Czego się więc spodziewał? Jeżeli wyda swojego mistrza, no to przecież wyda na pewną śmierć. Spodziewał się, że zarobi pieniądze jakieś wielkie? Nie, bo zarobił na tym 30 srebrników. Marne pieniądze. Tak marnie Pana Jezusa sprzedał, jakby był Jego najmniejszym nic nieważnym niewolnikiem. aby chciał się pozbyć Pana Jezusa, pozbyć ze swojego życia, ale nie udało się. Pan Jezus zaprosił go do swojego życia i Judasz też, Przeżywał swoje życie z Panem Jezusem. Na początku tak było. Ale potem chciał go wyrzucić Pana Jezusa ze swojego serca i życia, i zrobił to w końcu. Ale jednak wyrzuty sumienia wiemy, że później się pojawiły. Zanim się pojawiły, był pewien, że to, co robi, że to zdradzanie Pana Jezusa jest dobre. Judasz, więc przeniewierzył się, miał wiele darów, otrzymał taką władzę jak inni apostołowie. Wszystko to zmarnował i stracił. Duchowo stał się nędzarzem, tak bardzo, że tak jak to było wczoraj czytane, wszedł w niego szatan. Bo jeżeli człowiek wyrzuca swojego serca i życia, Pana Jezusa, to to miejsce musi być wypełnione. I wtedy wypełnia je szatan. Wtedy stan takiego człowieka jest tragiczny. Zachowuje się jak sługa diabła. Niestety judasz tak się zaczął zachowywać. Apostołowie. Nie wiedzą, gdzie Pan Jezus chce spożyć paskę. Wydaje się, że jakby nie dbało o to. Sami się dopytują, Panie, gdzie chce, żebyśmy spożyli paskę, żebyśmy spoży przygotowali spożywanie paski. Nic tam nie mówisz, milczysz. Dopytują się. Jest to dla nich bardzo ważne. I nie spodziewali się, że będą spożywać paskę. Dzień wcześniej. Bo spożyli ją w czwartek wieczorem. A przecież Żydzi, Wszyscy Żydzi, spożywali szabat, który jednocześnie był świętem Paschy. Dlaczego pan Jezus to uczynił wcześniej? Na początku tego nie rozumieli. Ale kapłani Starego Testamentu, żydowscy, świętowali Paschę dzień wcześniej, aby właśnie ten dzień Paschy, sam dzień Paschy, móc służyć ludowi, który wtedy tłumnie przychodził. Więc to był dla kapłanów Starego Testamentu dzień pracy, dzień posługi, służby. A więc, żeby nie zaniedbali świętowania Paschy, to czynili to dzień wcześniej. Więc apostołowie to nowi kapłani nowej Paschy, dlatego oni świętują Paschę dzień wcześniej. Więc dlatego Pan Jezus chciał, żeby spożyli Paschę właśnie dzień wcześniej z Nim i, i ustanowił ich wtedy kapłanami. Więc ta Pascha była wyjątkowa. Wiemy, że Pan Jezus położył Paschę Starego Testamentu, czyli zakończył to, co do tej pory obowiązywało wszystkich, także Pana Jezusa i jego uczniów, a jednocześnie w czasie tej Paschy została powstała ustanowiona nowa Pascha Pascha Jezusowa, chrześcijańska. On jest barankiem, który daje się ludowi, daje się wszystkim, którzy w Niego wierzą, za Nim idą, Jego miłują. Niewiarygodne jest, jak to się stało, że będziemy o tym mówić w najbliższych dniach, ale że uczniowie spożyli ciało i krew Pana Jezusa z martwych Stałego. A On jeszcze przecież tutaj jest z nimi, żyje z nimi. Więc e, Eucharystia to ciało i krew Chrystusa Zmartwychwstałego. Więc spożywali ciało i krew Pana Jezusa Zmartwychwstałego w czwartek wieczorem. Kapłani Nowego Testamentu. Kapłani Nowej Paschy, Nowego Baranka Jezusa. I dlatego w tym kontekście e, tych e, słów, które wypowiedziałem, rozumiemy, jak straszny, przerażający był grzech e, zdrady, wyparcia się, właściwie skazania przez to na śmierć Pana Jezusa. Swojego mistrza, nauczyciela. Tak potraktował, którego tak umiłował i wszystko mu dał, niczego mu nie żałował. Aby mógł stać się świętym apostołem, świętym sługą Eucharystii. Więc Pan Jezus bardzo to przeżywał. I y, kiedy już była wieczerza, kiedy była Pascha, wieczorem gromadzą się wszyscy, jest także Judasz. I Pan Jezus ujawnia: jeden z Was mnie zdradzi, ale nie mówi po imieniu kto. Wszyscy byli zasmuceni wcześniej się bardzo radowali tym, że mogą spożywać paschę ze swoim umiłowanym Panem, nauczycielem. Ale w, wtedy, kiedy Pan to powiedział, smutek pojawił się w ich sercach. Kto miałby się Panie zdradzić? Kto to jest ten nikczemnik Ujawnik O Panie, ale Pan Jezus nie chciał wprost ujawnić. Chciał wezwać do nawrócenia e, Judasza. I w tym zamieszaniu. E, Pan Jezus podaje chleb namoczony w wodzie Judaszowi, bo wszyscy wtedy się pytają ze mnie: Kto to jest, kto by miał to zrobić? I w tej momencie, kiedy wszyscy gdzieś tak ze sobą rozmawiają, nagle Judasz się odzywa do Pana Jezusa, i sądzę, że nikt tego nie usłyszał, być może tylko Jan. ja rabbi? Tak butnie odpowiedział arogancko, bezczelnie do Pana Jezusa. Nie masz na myśli? Tak, ciebie, Judaszu. Powiedział Pan Jezus cicho, pokornie i z wielkim bólem i smutkiem, że ten tak, tak do Pana Jezusa się zwraca. A dosłownie Ty mówisz, to znaczy Twoja mowa Cię zdradza. Co zrobiłeś już w sercu, że mnie zdradziłaś? Sprawiasz mi w tym wielki ból. Ja wiem, że to Ty jesteś tym, który mnie już e, zdradził arcykapanom uczonym w piśmie za 30 srebrników, tak marnie. A ja Cię dalej miłuję. Ja Ci to wybaczam. Więc Pan Jezus też e, mówi to do nas, do każdego z nas. Wybaczam Tobie. Chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że wszystko Tobie wybaczam, wszystkie Twoje zdrady, niewierności, zaparcia się mnie, pychem, wszystkie złe skłonności, grzechy, porządliwości różnego rodzaju, złe pragnienia, wszystkie nałogi, złe relacje. To wszystko wybaczam Tobie i bardzo Ciebie kocham. I pragnę, żebyś wybaczył, wybaczyła sobie samej, sobie samemu. Chcę, abyś spożywał, spożywała Paschę ze mną. A chcę, abyśmy spożywali Jego ciało i krew, Jego miłość, Jego życie, mieli w sobie przez to. Więc przygotujmy w sercach naszych Paschę, naszemu Panu. Przygotujmy przez czyste myśli, pragnienia, czyste serce. Przez modlitwę. Pragniemy spotkać się z Nim w naszych sercach, pascha miłości, czyli Pan jest we mnie, a ja jestem w Nim, na zawsze zjednoczeni, karmię się Jego miłością na wieki. Jego ciało i krew jest, jest i będzie we mnie na wieki, a ja będę ukryty w Jego sercu na wieki. To jest pascha miłości wiekuistej, którą tu rozpoczynamy. Dlatego wyrzućmy te srebrniki, za które kiedyś sprzedaliśmy naszego Pana. Wyrzućmy je w kąt. Nie miejmy z nimi nic wspólnego, z tymi szatańskimi pieniędzmi, srebrnikami, czyli symbol zdrady, e, sprzedania Jezusa. Te srebrniki to nasze grzechy. Wyrzeknijmy się wszelkiej współpracy ze złem, szatanem i złem, który jest w tym świecie. Świat teraz się bawi. Na całej Ziemi ogólnie są zabawy, przyjemności. Ludzie nie myślą o Pany Jezusie, że jest Pascha, że on będzie umierał za nas, że on zmartwychwstał dla nas. Niewiele osób będzie o tym myślało, a niewiele osób będzie to głęboko przeżywało. Nawet jeżeli o tym pomyślą, może nawet przyjdą do kościoła. Ale nie z miłości, nie z głębokiego pragnienia, aby być z Panem. Dlatego pocieszajmy naszego Pana. Przygotujmy mu paskę tak jak uczniowie. I zapytajmy, Panie, gdzie chcesz, abyśmy spożywali paskę? To tak, jak już usłyszeliśmy, chcę spożywać paskę w Waszych sercach. Chcę być w Was. Chcę, żebyście mnie przyjęli. Chcę, żebyście mnie ponad wszystko umiłowali. Więc uczyjmy, jak polecił nam Jezus, przygotujmy mu paskę. Z wielką radością. Z wielką, z wielkim zaangażowaniem, z wielką wiarą. Pan przyjdzie na Paschę.